Kochani, chciałabym się dzisiaj z wami podzielić takim słowem, które absolutnie nie jest zarezerwowane tylko i wyłącznie dla ludzi wierzących. Chciałabym wam dzisiaj powiedzieć kilka rzeczy, jak pokonać zniechęcenie. Jesteście zniechęceni? Szczerze. Powiedzcie. Jesteście zniechęceni? Przychodzi do was zniechęcenie. Coś wam powiem. Do każdego przychodzi zniechęcenie. Tylko są tacy, którzy pokonują to zniechęcenie i w ogóle z tym zniechęceniem nie rozmawiają. Ale są tacy, którzy ulegają temu zniechęceniu. Ja wam opowiem o zniechęceniu z perspektywy siebie. Z perspektywy mojego chodzenia z Bogiem. Kiedyś takie słowo przeczytałam, że tylko człowiek, który nie idzie donikąd, nie odczuwa zniechęcenia, bo to jest człowiek, który nie ma żadnego celu. Ale człowiek, który ma cel, który dokądś idzie i weryfikuje swoją drogę, raz na jakiś czas przychodzi do niego zniechęcenie. Tylko to trzeba do tych rzeczy w ogóle się przyznać, wiecie o co chodzi, żeby wziąć autentyczne narzędzia od Boga do ręki. Inaczej, jeśli nie nauczymy się pokonywać prostych rzeczy, co niedzielę będziemy tworzyli środowisko słabości. Codziennie, co niedziela będziemy się modlili o tak zwane te same rzeczy. Dlatego, że ulegamy zniechęceniu. Dlatego, że nie bierzemy poważnie na przykład słowa, które dostajemy od Boga. Przychodzi do nas słowo, przychodzi informacja od Boga i pytanie, czy robimy z tych rzeczy obrót. Czy zrobiliście obrót z rzeczy, które wzięliście w zeszłym tygodniu? Czy dzisiaj macie tego owoc? Czy odczuliście pewnego rodzaju zniechęcenie? Byliście zdołowani i w tym tygodniu, czyli dzisiaj, wyszliście po te same rzeczy do modlitwy. Wiecie, człowiek się musi zacząć sam z tych rzeczy tak naprawdę rozliczać. To jest chrześcijaństwo. To jest prawdziwe chrześcijaństwo. A więc zniechęcenie to jest temat nie tylko i wyłącznie zarezerwowany dla osób wierzących, ponieważ ludzie generalnie odczuwają zniechęcenie w temacie różnych rzeczy. Przypowieści Salomona 18:14. Człowiek dzielnego ducha wytrzyma chorobę, lecz ducha strapionego kto podniesie? I wiecie, to jest bardzo potężne słowo, my to słowo znamy, my tym słowem operujemy. To jest mega ważne w ogóle słowo, że człowiek dzielnego ducha wytrzyma chorobę, lecz ducha strapionego kto podniesie, kto go w ogóle podniesie. Czyli człowiek dzielnego ducha jest w stanie odeprzeć chorobę i różne sytuacje, które próbują go zatrzymać lub zniszczyć z zewnątrz. Z zewnątrz. Wiele chorób, wiele problemów tak naprawdę zaczyna się od tego, od umysłu, na przykład od troski, którą człowiek zaczyna rozważać. I wiecie, my wiemy, że w naszym duchu jest wszystko, jest potężny generator mocy, nasz duch jest w ogóle kompletny i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tylko pytanie jest z innej strony. Na ile my umiemy korzystać z naszego ducha? Na ile my zwolniliśmy z zarządu naszą duszę i nasze ciało? Na ile duch króluje? Na ile duch jest generatorem realnym? Na ile duch może wpływać na duszę i na ciało? I wiecie, to trzeba dać temu przystęp. Jeśli nigdy nie modliłeś się taką modlitwą, to pomódl się dzisiaj i postanów, że zwalniasz swoją duszę, że ona jest głównym decydentem. Kiedy dusza jest decydentem, a nie jest jeszcze przesiąknięta, nie jest wytrenowana, no to generalnie ona cię nie będzie prowadziła w dobre miejsce. Więc człowiek dzielnego ducha wytrzyma każdą chorobę. Każdą chorobę, odepchnie każdy atak, odepchnie każdą zewnętrzną okoliczność. Cokolwiek się pojawi w jego życiu, on tą rzecz odepchnie. I to słowo ducha strapionego z hebrajskiego oznacza, a w zasadzie mówi o zranieniu. Czyli twój duch jest idealny, tak jak powiedziałam wcześniej, tam jest generator, lecz twoja dusza może być tak naprawdę miejscem bardzo dużego poranienia.
I kiedy człowiek jest poraniony, jest w sobie skulony, jest w zasadzie zamknięty. I kiedy człowiek jest skulony i jest zamknięty, nie może się tak naprawdę oprzeć kolejnym rzeczom, które do niego przychodzą. Człowiek dzielnego ducha wytrzyma chorobę, lecz zraniony człowiek, któż go podniesie? Człowiek dzielnego ducha wytrzyma chorobę, lecz zranionego człowieka, kto go podniesie? A teraz przeczytajmy sobie, co mówi prorok Izajasz. Izajasz 38:16. Izajasz z kolei opisuje to tak. Panie, Ciebie wyczekuje moje serce. Pokrzep mojego ducha i uzdrów mnie. Ożyw mnie. Jeszcze raz. Panie, Ciebie wyczekuje moje serce. Pokrzep mojego ducha i uzdrów mnie. Ożyw mnie. I tutaj uzdrów mnie z hebrajskiego z kolei oznacza owinąć ranę lub uszczelnić. Owinąć ranę lub uszczelnić. Wiecie, ja w ogóle bardzo lubię te porównania. Bardzo lubię porównania z oryginału greckiego, bardzo lubię porównania z hebrajskiego. Czemu? Ponieważ my mamy taką tendencję, że czytamy płytko. Czytamy płytko, rozumiemy w ogóle płytko, jesteśmy w stanie wycedzić każdą prawdę, ale wielokrotnie nie znamy jej głębokiego znaczenia. Co z tego, że będziesz krzyczał, że twój duch wytrzyma każdą chorobę? Jasne. Pytanie, co jest z twoją duszą? Bo to w ogóle nie chodzi o naszego ducha. Nasz duch jest idealny, tam jest generator mocy. Ale pytanie, co jest z tą duszą? I wiecie, jeśli w praktyce nie zrobimy pewnego obrotu w tych podstawowych rzeczach, między innymi nie nauczymy się odpychać zniechęcenia, rozumiecie? Cele mamy bardzo wysokie. Cele mamy bardzo wysokie, ale zobaczcie, co niedziela, jakie musimy tworzyć środowisko. Jakie musimy tworzyć środowisko. I to nie jest pretensja, to nie jest aluzja, bo moim obowiązkiem jako lidera jest tworzyć środowisko. Obowiązkiem każdego lidera jest tworzyć środowisko. Nie o to chodzi, ale chodzi o to, że my się w tym mamy obejrzeć. Skoro jesteśmy tworem przebudzeniowym, ludźmi, których celem jest pójście na zewnątrz i szerzenie królestwa. Mamy iść na zewnątrz i szerzyć królestwo, a nie bawić się w chrześcijaństwo. To musimy się wziąć za te aspekty, które zostały pominięte. Bo cóż z tego ducha, że tam jest generator mocy, jeśli tak naprawdę rany w twoim życiu nie będą owinięte i nie będą uszczelnione. Jak nie będą owinięte i nie będą uszczelnione, to życie będzie co? Wyciekało. To życie będzie wyciekało. Dlaczego? Ponieważ są luki. I wiecie, my dużo o tym mówimy, ale to jest decyzja personalna każdego człowieka. Wzięcie odpowiedzialności to jest decyzja osobista każdego człowieka. A więc bardzo fajne porównanie z kolei z tego Izajasza. Uzdrów mnie, to znaczy owinąć ranę lub ją uszczelnić. A więc człowiek może być silny w swoim duchu. W twoim duchu potężna siła. Ale dopóki ta dusza nie będzie w ogóle pouszczelniana, dopóki nie weźmiesz autorytetu w związku z różnymi rzeczami, to ta siła będzie przeciekała. Pamiętacie tą zasadę? Myślenie zmieniamy, demona wyrzucamy, a nad ciałem bierzemy autorytet. Nie możemy tego pomieszać. Nie wyrzucamy myślenia, nie zmieniamy ciała. Myślenie zmieniamy, nad ciałem bierzemy autorytet, a demony trzeba wyrzucać. Czyli musisz wziąć Słowo Boże, owijać swoje rany i je uszczelniać. Inaczej nie będziesz w stanie tak naprawdę funkcjonować na co dzień w zwycięstwie takim, o jakim mówi Biblia. Chodzicie na ulicę, bardzo dużo ewangelizujecie i widzicie, jaki jest problem. Masa ludzi chce być obsługiwana religijnie. Masa ludzi chce być religijnie obsługiwana. Kiedy ja się na to przyglądam szerzej, też to widzę. Ale też to widzę inaczej. I widzę to też w taki sposób, że ludzie przychodzą do Jezusa, nic ze sobą w zasadzie nie robią i po wielu latach okazuje się, że są w miejscu przebudzeniowego nurtu, kościoła przebudzeniowego i również
zatrzymali się w miejscu, aby być obsługiwanymi, z innym tylko wyznaniem na ustach. Z innym wyznaniem. Ale również są w miejscu, że trzeba ich notorycznie obsługiwać. Wiecie, to, że w ogóle apostolstwo, za które my się wzięliśmy, to jest jedna z trudniejszych rzeczy. Naprawdę. Naprawdę. Notoryczna weryfikacja. Cały czas tworzenie w ogóle środowiska. To jest trudne. Teraz zobaczcie, gdybyśmy odpuścili i nie tworzyli pewnego środowiska, no to co będziemy mieli? W ogóle dzisiaj podczas uwielbienia też miałam takie słowo, chcę go teraz powiedzieć. Niektórzy z was będziecie mieli teraz bardzo dużą łatwość do tego, że się odczytacie jako służba pomocnicza, ponieważ już wiecie, że absolutnie nie jesteście ludźmi, którzy tworzą środowisko. A jeśli nie tworzysz środowiska, to nie jesteś liderem. Jeśli nie tworzysz środowiska i nie idą za tobą ludzie, to jesteś człowiekiem, który jest do pomocy. I ty się z tym teraz zgodzisz. To będzie łatwe dla ciebie. Powiem tak, będziesz z tym pogodzony i będziesz szczęśliwy. Bo już jesteś w takim miejscu, że zrozumiałeś to, że najwyższa wartość została ci nadana. Już nie bijesz się, że tak powiem, z koniem. Więc dzisiaj ci będzie o wiele łatwiej. Tak naprawdę w naszym życiu przechodzimy przez różne sezony i czasami potrzebujemy zachęcenia. I nie ma w tym nic złego. Rozumiecie? Bo nie możemy powiedzieć, że przechodzimy cały czas w ogóle, bo w zasadzie idziemy pod górę. W zasadzie idziemy cały czas pod górę. Występujemy przeciwko pewnej formie krzywizny, osądzamy. Wiecie, o co chodzi? Stawiamy siebie z przodu, stawiamy siebie na świeczniku. Słowo, które wyswobadzamy, sądzi nas. Nie są to łatwe rzeczy. Więc można powiedzieć, że my w zasadzie idziemy do góry. I nie ma w tym nic złego, kiedy przechodzimy różnego rodzaju sezony i tak naprawdę potrzebujemy zachęcenia. Ale nie o tym mówię. Problem pojawia się wtedy, kiedy my tego zachęcenia potrzebujemy co niedziela. Jeśli my tego zachęcenia, takiego postawienia nas na nogi, jak gdyby podłączenia do nas tego paliwa rakietowego, jeśli my go potrzebujemy co niedziela, to znaczy, że gdzieś nastąpił jakiś problem. Gdzieś jest jakiś korek w przepływie. I to w ogóle nie jest problem Boga. Bo kiedy narodziłeś się na nowo, to jesteś podłączony do niebiańskiej atmosfery, kiedy zostałeś wypełniony Duchem Świętym, rura się w ogóle poszerzyła i paliwo rakietowe chce lecieć. Tylko pytanie, na ile właśnie w naszym życiu decyduje duch, a na ile decyduje właśnie dusza. Nie chce mi się, jestem zniechęcony, nie pójdę. Rozumiecie? A ja wam chcę dzisiaj powiedzieć kilka rzeczy, jak można przeciwko temu przede wszystkim wystąpić. Nawet ci liderzy, którzy są z przodu i którzy tworzą środowisko, od czasu do czasu potrzebują zachęcenia, potrzebują dobrego słowa, potrzebują, żeby im powiedzieć, że jest okej, jest w porządku, fajnie sobie radzisz, idziesz do przodu, widzę to i tak dalej, i tak dalej. Oni często nie upominają się o to, ale potrzebują słyszeć to zachęcenie. Więc nie ma w tym nic złego, ponieważ my nie możemy wykluczyć, bo my jesteśmy ludźmi. Przez cały czas powtarzamy, że Jezus człowiek. Więc my nie możemy też wpaść w taką, wiecie, że my to... Bo uważam, że przeszliśmy pewną drogę takiej, wiecie, że my jesteśmy kuloodporni i tak dalej, nie? Nie. Jesteśmy ludźmi. Pewne rzeczy do nas przychodzą, a Bóg daje nam odpowiednie narzędzia, jak z różnymi rzeczami radzić sobie. Zgadzacie się? Powiedzcie, że w ogóle jesteście z tym, co ja mówię. Powiedzcie amen, aleluja, tak, zaklaskajcie. Kiedyś w kościele zielonoświątkowym przyjechał prawdziwy zielonoświątkowiec. Rozumiecie? No przecież, kurczę. I stanął w ogóle za kazalnicę i w ogóle mówi, co, wy jesteście zielonoświątkowcami? Ja jestem zielonoświątkowiec! Ściągnął tam jakiś tam beret miał w ogóle na głowie, ściągnął i zaczął brykać, zaczął tańczyć, zaczął się modlić w ogóle innymi językami. W ciele w ogóle pokazał, kim jest prawdziwy zielonoświątkowiec, wypełniony w ogóle Świętym Duchem. Wiecie, smutni, w ogóle jesteście smutni.
Bo wiecie dlaczego? Bo jest zniechęcenie. Bo jest zniechęcenie. Każdy musi umrzeć, musi umieć korzystać ze źródła swojej pociechy. Kto jest źródłem twojej pociechy? Bóg jest źródłem twojej pociechy. I o tym właśnie mówił Izajasz. Panie, Ciebie wyczekuje moje serce. Panie, Ciebie wyczekuje moje serce. To trzeba zassać. To zassać trzeba. Wiecie, o co chodzi? Pamiętacie, jak wam powiedziałam, to chyba na konferencji było, jak zmagałam się, miałam jeszcze resztki w piersi guza po raku. I było wywołanie, żeby wyjść w ogóle, żeby być uzdrowionym. Ja zrozumiałam, że to diabeł do mnie mówi. Nie wyszłam. Zassałam, że Bóg jest moim uzdrowieniem. Bóg jest źródłem mojego zdrowia. Że kiedy wyjdę, to nie obronię wiarą tematu, który jeśli go nie przerobię, to przyjdzie coś innego. Rozumiecie? W innej postaci. Dlatego tak bardzo ważne jest, żebyśmy umieli korzystać z tego, o czym my mówimy, żebyśmy przekuwali to wszystko na narzędzia. Na narzędzia. Zniechęcenie? Cóż to jest zniechęcenie? I tak jak powiedziałem wcześniej, że ludzie, którzy przeżywają zniechęcenie, to są ludzie, którzy mają marzenia. Bo człowiek, który nigdzie nie idzie, nie przejmuje się, bo jak gdyby nie podąża donikąd. Rozumiecie? Człowiek, który nie ma żadnych marzeń, nie odczuwa żadnej formy zniechęcenia, bo jemu jest wszystko obojętne, ponieważ on jest w miejscu, w którym donikąd nie idzie. Tylko ci ludzie, którzy idą, czyli przebierają nogami i już przeszli kawał, czują, że jak są w tym samym miejscu, to mogą odczuwać pewną formę zniechęcenia. A więc jeśli od czasu do czasu odczuwasz zniechęcenie, to znaczy, że masz marzenia i dokądś podążasz. Czemu trzeba stawić czoło, aby pokonać zniechęcenie? I to jest troszkę to, co powiedziała Ewa. Powiem wam o takich trzech rzeczach. Pierwsza to jest to, że rzeczy idą za wolno. Zniechęcenie nie przychodzi od tak sobie, bo wiecie, my musimy pewne rzeczy zacząć nazywać. Nie może przyjść do nas diabeł, jeśli mu nie tworzymy środowiska. Amen. Bóg manifestuje się, kiedy tworzymy mu środowisko. Tak samo jest z diabłem. Diabeł przychodzi, kiedy stworzyliśmy mu środowisko. Jeśli doświadczamy pewnej formy kryzysu, to znaczy, że od jakiegoś czasu w tą formę kryzysu niestety podążaliśmy. Działo się to za sprawą słów, które wypowiadaliśmy. Krok po kroku dawaliśmy, powiedzmy, pewną przestrzeń diabłu. A więc zniechęcenie przychodzi na takie trzy aspekty. Pierwsze, rozważamy. Rzeczy idą zbyt wolno. Idą rzeczy zbyt wolno? Pomyśl teraz, za coś się wziąłeś. Idą rzeczy zbyt wolno? Odczuwamy, że idą te rzeczy nie tak, jakbym chciał. I przykład taki. Nikt z mojej cielesnej rodziny się nie nawrócił. Ja takie wrzucam przykłady, żebyście się mogli w nich obejrzeć. Kurczę, już tyle słowa namaszczonego wyzwoliłem do tej rodziny. Tyle razy już po prostu byłem na imieninach u babki, ciotki, w ogóle wuja. Kurna, no, nikt się po prostu nie nawrócił. Wiecie dlaczego? Bo między innymi rodzinę zdobywamy przez zmianę charakteru. Rodzina w ciele ciebie znała. A więc, żeby rodzina uwolniła tak zwaną wiarę w ogóle, to oni potrzebują na przykład zobaczyć w tobie zmianę. Kiedy młodsza byłam ja, to miałam takie wrażenie, że dłużą mi się lata. Kiedy dzieci były małe, to mi się wydawało, że w zasadzie każdego dnia wiem, co będę robiła. Bo ja wiem, co będę robiła, bo to było tak, jak diabeł jest przewidywalny, tak życie matki jest przewidywalne. Matka wie, prawda? Wstaje rano i ona wie w ogóle, jakie obowiązki ma. Rzeczy mi się dłużyły. Ale to jest wspaniały czas, żeby ten czas wykorzystać
na pewnego rodzaju zgłębianie. Rzeczy nie idą wolno. My musimy wierzyć w ogóle w to, że jeśli oddaliśmy swoje życie Bogu i chcemy prawidłowo w ogóle budować, to pewne rzeczy, całokształt naszego życia, on jest rozłożony w czasie. W czasie. Nie ma tak, że osiągniemy coś od tak. Popatrzcie. Rodzi się dziecko, prawda? Urodziło się dziecko, ma na przykład miesiąc, dwa miesiące, trzy, pół roku. Przecież nie mówimy do niego: Jezu, dlaczego jesteś taki mały ciągle? Przecież ty byś normalnie już na rynek poszedł. Dlaczego w ogóle są gary niepozmywane? Czemu on tak wolno rośnie? On normalnie rośnie. On normalnie rośnie. On nie rośnie nienormalnie. On normalnie rośnie. Kiedy rodzic wyswobadza tego rodzaju rzeczy, to świadczy w ogóle o głowie rodzica. Przecież nie mówimy w ogóle takich rzeczy do dziecka. Czemu on nie rośnie? Czemu jeszcze nie poszedł do pracy? Dlaczego w ogóle nie dokłada się do rachunków? Nie dokłada się, bo jest dzieckiem. A więc rzeczy, których dotykamy, za które się bierzemy, one są rozłożone w czasie. Kiedy zaczęłam dorastać, to zobaczyłam, że dorosłość jest związana z tym, że te rzeczy, które zaniedbałam kiedyś, rozumiecie, ja je muszę nadrobić teraz. Muszę je nadrobić teraz, ponieważ dorosłość wymaga od nas podejmowania decyzji. W zasadzie można powiedzieć, że w życiu dorosłym jest cały czas decyzja za decyzją, nie? Decyzja za decyzją. I to również w zasadzie powinno być jakie normalne. Ktoś dorasta, słuchaj, no dobrze by było, żebyś już poszedł na swoje, żebyś zaczął w ogóle łożyć pieniądze. Przede wszystkim, żebyś się usamodzielnił, żebyś umiał gotować. Nie? Wszystko ma swoje czasy i pory. Ważne, aby to życie przez nas nie przelatywało, bo wtedy właśnie będzie przychodziła pewna forma zniechęcenia. Dług robi się bardzo szybko, a spłaca się go później wolno. Prawdziwe życie jest okupione procesami, decyzjami, trwaniem i czekaniem. To jest prawdziwe życie. Nie poddawaj się zniechęceniu, że idzie coś wolno, bo to są w wielu przypadkach naturalne procesy. Nasza niecierpliwość mówi nam tylko i wyłącznie o jednej rzeczy, że nie doświadczamy pokoju Bożego. W tym miejscu, w którym jesteś, z rzeczy, za które się wziąłeś, jeśli uważasz, że one idą zbyt wolno i chciałbyś je jakoś dziwnie przyspieszyć, a nie masz ku temu jeszcze gruntu w ogóle zrobionego i odczuwasz niecierpliwość, świadczy o tym, że nie odczuwasz w ogóle, nie doświadczasz w ogóle pokoju Bożego. Bóg jest Bogiem twojej obietnicy. Oczekując na obietnicę, nie zapominaj o tym, że Bóg jest Bogiem twojej obietnicy. W tym początkowym, tym twoim czasie, za cokolwiek się w ogóle wziąłeś, zassaj to z Bogiem. Zassaj to. On jest z tobą. Jest z tobą. Druga rzecz to jest właśnie, że mamy za mało. Mam za mało. Za mało mocy, za mało wiary, za mało modlitwy. Za mało, za mało, za mało i za mało. I wiecie, a Bogu wystarczy ziarno i potencjał. Bogu wystarczy ziarno i potencjał. I tu nie chodzi o to, czy czujesz, że coś masz. To w ogóle nie, bo ja w ogóle nie czuję, co mam. Wiecie, o co chodzi? Nie czuję, bo ja jak gdyby nie rozważam tego w kategoriach w ogóle czucia. Wiecie, co czuję? Jestem spocona, czuję, że mi leci pot po plecach. Dobrze, że mam dłuższą koszulę, bo nie wiem, czy nie jestem jeszcze w innym miejscu spocona. Czuję to, że z chęcią bym przede wszystkim wzięła prysznic. Czuję, że mi jeździ noga w bucie, bo nie założyłam skarpetek, może mam bagno. To czuję. A to, co mam, to widzę. I wierzę w to. I Bogu wystarczy ziarno i wystarczy potencjał. Często pomniejszamy to, co mamy, mówiąc, to jest małe. Jakim prawem? Dał ci to Bóg. Dał ci to Bóg. Wyrzekajcie się tych rzeczy, że pomniejszacie to, co dał wam Bóg.
pomniejszacie, to nie chodzi o to, żeby ręce podnosić i tak dalej, wiecie. Tu chodzi o taką weryfikację w ogóle wnętrza własnego, własnego w ogóle serca. Ja lata pomniejszałam to, co dał mi Bóg. Właśnie mówiłam wolno, za mało. Może nie uwalniałam tego, ale to przeżywałam. Frustrację przeżywałam. Dusza moja się w tym w ogóle, jak gdyby biła się z tym. Czemu tak wolno? Czemu tak, tak mało? I teraz taki przykład. Bóg pyta Mojżesza, co masz? Co masz w swoim ręku, kiedy przeprowadzał ludzi przez morze? Co masz w swoim ręku? Co miał Mojżesz w swoim ręku? Laskę. Kto przeciwko niemu? Faraon z armią i z potężnym wojskiem. Co trzyma w ręku Mojżesz? Koło niego stoi jąkający się brat, tak? A Mojżesz ma w ręku laskę. W ogóle poprzez te różne sytuacje w Biblii, kiedy czytamy, kiedy nasze oczy są otwarte i uszy, to przez cały czas widzimy prorocze informacje, rozumiecie? I Bóg w ogóle mówi do nas poprzez cały czas, że to są ważne rzeczy. Co masz? Co masz? Zobacz, co dzisiaj masz. I nie pomniejszaj tego. Co masz, Mojżeszu? Laskę, to podnieś ją do góry. Masz laskę. Co masz ty? Każdy wierzący w zasadzie zderzy się z tym, że będzie miał za mało do tego, co będzie chciał zrealizować. Przechodzimy takie rzeczy. To jest ta druga rzecz, którą jeśli rozważamy, to przychodzi do naszego życia zniechęcenie. Mam za mało. Za mało mam. Bóg kocha ziarno i liczy potencjał, który jakby się już wypełnił. Więc kiedy Bóg patrzy na to, co masz dzisiaj, widzi, że wystarczy. Że wystarczy. A my widzimy, że jest za mało. Popatrzcie. Bóg mówi, że wystarczy, a my mówimy, że za mało. Bardzo chcę, żebyśmy zrozumieli, że jeśli masz mało, to znaczy, że masz jak? Wystarczająco. Jeśli masz mało, to znaczy, że masz wystarczająco. Powiem wam taki przykład o Norbercie. O, Norbert się zmarszczył. Fajny, śmieszny. Bo w ogóle jak pisałam sobie to słowo, to wiecie, my jesteśmy kupę lat ze sobą. W sensie Norbert przy nas, a my przy Norbercie. Jak mieliśmy etap przejścia, że wyrzucili nas z pierwszego kościoła i mieliśmy tak zwany etap przejściowy, wynajęliśmy sobie takie pomieszczenie od straży pożarnej w Nasielsku. Było tam brzydko, bardzo było brzydko. Tam mieliśmy mało, tam mieliśmy bardzo mało, tam było brzydko. Rozumiecie? Norbert był wtedy jeszcze nie w odpowiednim w ogóle związku i miał wtedy samochód Toyotę Camry. Jak pisałam to słowo, to w ogóle od razu mi ten przykład przyszedł, jak ja się uśmiałam. Miał Toyotę Camry i Toyotę Camry trzeba było pomalować. Powiem to. Trzeba było pomalować Toyotę Camry. Miał mało, ale zapewne usłyszał od Boga, to jest wystarczająco. I wiecie, jaki przyszedł do niego pomysł? Że kupi spray na internecie. Kupił spray na internecie i pomalował samochód sprayem. Kiedy go pomalował, okazało się, że nie dosechł do końca i padał deszcz. Jakieś maleńkie odbicie, takie, wiecie, takie odbicia się zrobiły na karoserii. I przyjechał, wiecie, śmieliśmy się z tego. Kiedy teraz po latach ja te rzeczy widzę, to jest potężna informacja, co było w głowie. Że ma wystarczająco, a dzisiaj jest w jakim miejscu? Że nam dał Skodę. Skody Kodiak nam dał. Kiedyś jeździł Toyotą Camry, kurczę, miał mało, nie stać go było, żeby zrobił w ogóle blacharę, kupił w ogóle spreje na internecie, rozumiecie? Zmalował samochód. Strasznie ten samochód wyglądał. Wiecie, długi jak cholera, pomalowany w ogóle, jakiś taki matowy był z tymi odpryskami po tym deszczu.
Ale to było wystarczające. Wiecie, czemu o tym mówię? Bo to jest tu, w głowie. W głowie. A dzisiaj jest w miejscu, w którym jest. Kiedyś miał mało, ale uznał, że to jest wystarczające. Dzisiaj jest w innym miejscu i może błogosławić ludzi. Popatrzcie. Nie poddawajcie się zniechęceniu, że macie mało, ponieważ to mało dzisiaj Bóg do ciebie mówi, wystarczy. To wystarczy, ale ja mam tylko słowo, masz aż moje słowo. Masz moje słowo, moje ziarno i mój potencjał. Nie pomniejszaj tego. Nie pomniejszaj tego. Tylko ty to możesz pomniejszyć. Tylko ty to możesz po prostu pomniejszyć. Więc masz mało? Halleluja! Mam mało, to znaczy, że mam wystarczająco, dam radę. Kiedy my się nawróciliśmy, w jakim w ogóle byliśmy miejscu? W zasadzie wszystko rozdaliśmy, wszystko oddaliśmy. Artur siedzi w więzieniu. Nie wiadomo, jaka będzie w ogóle perspektywa dalszego życia. Ja zostałam. Nie możemy się widzieć przez 3 lata w ogóle, ponieważ jestem współoskarżona do sprawy. Mamy potworne długi i w ogóle po ludzku patrząc na to wszystko, co się dzieje, to z każdego długu, jeśli w ogóle go nie dotkniemy w jakiejkolwiek formie, wszystko może się przerodzić w sprawy, z których on dostanie wyroki. Wiecie, jakie w ogóle były rokowania? Że będzie siedział ze 20 lat. Że będzie siedział ze 20 lat. Co mieliśmy? Mało. Mało, ale to było wystarczająco. Ja zaczęłam jeździć do kościoła. Mieszkając na Sielsku, jeździłam autobusem z małym dzieckiem 2 razy w tygodniu do Warszawy na grupę domową i do kościoła. A on w więzieniu założył kościół. Co mieliśmy? Mało. Ale Bóg mówi, to mało, to jest wystarczająco. Tylko zasi relacje z Bogiem, z tym, który dał tobie obietnicę, zasi. Nie pomniejszaj tego. Więc mamy ziarno i mamy potencjał. Mamy słowo, jakie? Jesteśmy zdecydowani na kładzenie wszystkiego dla Królestwa Bożego. Mamy ziarno, mamy słowo i mamy potencjał. Czy zniechęcenie przychodziło? Tak, bo zniechęcenie przychodzi do każdego człowieka, który idzie do przodu. Tylko do tych, którzy nic nie robią, nie przychodzi zniechęcenie. Oni nie mają tak zwanego wyrzutu sumienia. Kiedy zakładamy pierwszy kościół w ośrodku dla bezdomnych, co mamy? W zasadzie siebie. I jest z nami Norbert. I siostra, która tak jest z nami pół na pół. Trochę z nami jest, a trochę nas przeklina. Ale generalnie gdzieś tam jest. Co mamy? Dalej mamy mało. Ale co to jest? Wystarczająco. To jest wystarczająco. Mamy słowo i mamy potencjał. Mamy ziarno i mamy potencjał. I wiecie, kiedy założyliśmy Kościół Mocy, ile nas było? 6 osób, 7 osób? Można powiedzieć, że mało, ale to jest wystarczająco. Zawsze będzie powód do tego, aby powiedzieć, że jest mało. Zawsze diabeł będzie chciał, abyśmy spojrzeli na opresję, abyśmy spojrzeli na to, że jest mało i abyśmy poddali się zniechęceniu. Kiedy oglądamy wielkie służby, kiedy oglądamy ludzi, którzy są na scenie, wiecie od czego zaczynali? Zaczynali od tego, że mieli mało, ponieważ przed nikim nic nie wyrosło. Zaczynali od tego, że mieli mało, mieli słowo, mieli ziarno i mieli potencjał. I opierali się jak każdy zniechęceniu. Ja mówię, że wyższe sfery, wyższe afery. Nie ma tak, że na wyższym poziomie nie atakuje diabeł. Atakuje! Tak samo jak na niższym. Tylko ludzie umieją korzystać z narzędzi, które daje Bóg. Masz dzisiaj ziarno? Masz dzisiaj słowo? To jest wystarczająco. To jest wystarczająco. Masz mało, a Bóg mówi, to wystarczy. To wystarczy. Tylko nie pomniejszaj tego.
praktycznie za wszystko, za co się wzięliśmy, można powiedzieć, że zaczęliśmy z miejsca mało. Ale to było wystarczające do tego, żeby iść dalej. I tak naprawdę z tego miejsca mało powstał zespół. I coś wam teraz chcę powiedzieć. Bo rozmyślacie o tym. Mamy mało i idziemy wolno. Ale pytanie, ile lat jesteśmy? Ile jesteśmy lat? 8 rok. Spójrzmy na rzeczy oczywiste. Czy to jest mało? Czy to jest wolno? Fajnie jest spojrzeć na duży kościół, który na przykład jest 50 lat na rynku, nie? 50 lat na rynku. To jest szok. Ja nie wiem, co będzie u nas, kiedy my będziemy 50 lat na rynku. Rozumiecie? To nie jest mało. Mamy słowo i mamy potencjał. Wiecie, jak ogromny mamy potencjał? Każdy z was. Każdy z was jest ogromnym potencjałem w ręku Boga. Tylko nie możesz tego pomniejszać. Nie możesz tego po prostu pomniejszać. Czasami jak patrzę ja na ludzi, którzy mają więcej obdarowań ode mnie, w ogóle mówię, ja bym szału macicy dostał. Wiecie, mnie by rozniosło. Jakbym potrafiła tak grać jak Magda, to ja bym tutaj zasuwała jak Vanessa Mai. Wiecie, o co chodzi? Ja po prostu, bo ja jestem po prostu szalona. Nie mamy mało. Mamy wystarczająco. Mamy wystarczająco. Mamy ziarno i mamy potencjał. To jest ogrom. Ogrom. Tylko musisz dać, aby Bóg to zapalił. Aby zapalił to. Trzeba odpychać zniechęcenie. To jest potężna w ogóle, że tak powiem, broń w ręku diabła. Ludzie mają kosmiczne rzeczy w ręku. W ogóle paliwo rakietowe. Mogą się odpalić i być w ogóle rakietami. Każdy z nas jest inną maszyną. Nie porównywujemy się. W ogóle nie o to chodzi. Ja przez kilka dni nagrywałam takie krótkie takie filmiki. Byłam zainspirowana poprzez to, że rozmawiam z ludźmi i właśnie widzę, że ludzie mają takie lekkie podejście do tego, że przychodzi do ich życia diabeł. O, po prostu przyszedł i się rozsiadł. Ja wie, jak stary mąż nieposłuszny, albo jak w ogóle wredna żona. No już jest, to niech będzie, jak już przyszedł, niech sobie usiądzie. A tam dam mu jeszcze jeść. Ty, w ogóle wlazł ci do domu, usiadł w fotelu, zeżarł ci z lodówki. Dlaczego tego w ogóle nie wypędziłeś? Czemu? No nie wiem. Ja mówię, wow. Wypędź w ogóle diabła. Przepędź go słowem wiary. Przemów, nie akceptuj w ogóle tego, co się dzieje. Nie akceptuj zniechęcenia. Nie akceptuj w ogóle, że diabeł ci mówi mało, wolno, won. Mam ziarno. I odnoszę się do słów, które dostajecie. Co z tym robisz? Co z tym robisz? Co robisz z tym słowem? Co z nim robisz? Zrobiłeś jakiś obrót? Czy to jest lekkie? Czy to jest po prostu lekkie? O, takie słowo, takie. No jakie słowo? Bóg ci słowo dał. Użyj. A więc i trzecia rzecz właśnie to jest, że słabe. To, co mam, to jest słabe. Pierwsze za wolno, drugie za mało i trzecie za słabe, zbyt słabe. Zmagamy się z tym, że rzeczy idą zbyt wolno, że mamy za mało i ostatnia właśnie rzecz to jest to, że rzeczy są bardzo słabe. I kiedy patrzymy na Biblię, bo wiecie, no czytamy wszyscy Biblię, nie? W ogóle Bóg w wielu historiach dał nam niesamowite porównania. Niesamowite porównania. Tylko właśnie pytanie, jak czytamy, nie? Bo to nie chodzi, czy czytamy lub czy widzimy. Bo czytamy i widzimy, ale jak czytacie i jak widzicie? Jest ogromna różnica. I nie zawsze Boże porównania wyglądały dobrze, nie? Zestawienia były często śmieszne, tak? Abraham, kiedy poszedł wojować z 5 królami i ich armiami, miał 318 wojowników.
Popatrzcie, jakie to są w ogóle porównania. Jakie to są porównania? No słabe w ogóle porównanie, nie? Ale co wygrywa? Wygrywa to, co jest mniejsze w oczach ludzi. Ale liczy się potencjał. Liczy się potencjał. Dawid i Goliat, co to za porównania? Słabiutkie, nie? Kiedy Dawid staje przed Goliatem, tak? Kto to jest? Kto wygrywa? Ja wiem, że to są śmieszne w ogóle porównania. Wiecie dlaczego? Dlatego, że my przyjęliśmy bardzo dużo informacji. Przyjęliśmy bardzo dużo informacji, której w wielu miejscach nie praktykujemy. Jest bardzo dużo informacji, która nie jest praktykowana. Dlatego te przykłady mogą być śmieszne, ale spójrz, jakie Bóg daje zestawienia, jakie Bóg daje porównania. Wiecie, że kiedyś usłyszałam to od jednego człowieka, kiedy jest pewien, załóżmy, że my, kiedy jest pewien twór, który właśnie dużo wie, to często Bóg będzie chciał do niego przemówić przez osobę w ogóle, której się nie spodziewasz, że może w ogóle przemówić. Wiecie dlaczego? Bo rzeczy są bardzo napompowane. Stąd też wybrałam takie proste przykłady. Dawid i Goliat. Bóg zestawia to, co jest małe, z czymś, co jest wielkie i mocne. I co jest w tym niesamowite? Że to, co jest małe, wygrywa. Jozue i jego armia. Bóg redukuje armię i mówi, że jeszcze jest za dużo, tak? Redukuje do 300 osób. I to są tak naprawdę prorocze w ogóle informacje, że mało to nie jest problem. W ogóle nie jest problem. 1 Koryntian 1, 26-28. Przypatrzcie się zatem sobie, bracia, kim jesteście według powołania waszego, że niewielu jest między wami mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu wysokiego rodu, ale to, co u świata głupiego, wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych, i to, co u świata słabego, wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co jest mocne i co jest niskiego rodu u świata. I to, co jest wzgardzone, wybrał Bóg, w ogóle to, co jest niczym, aby to, co jest czymś, unicestwić. I absolutnie ja nie nawołuję do tego, żeby wyrzucać myślenie, żeby w ogóle być, wiecie, ludźmi, którzy się nie rozwijają i tak dalej. Tylko musimy spojrzeć na Boże porównania. Na to w ogóle, co Bóg w ogóle mówi, tak? Ktoś powie, nie jestem wykształcony. To nie jest problem. Bo Bóg wybrał to, co jest głupie w oczach świata, aby zawstydzić to, co jest mądre. Popatrzcie, my mamy z Arturem podstawowe jak gdyby wykształcenie. Natomiast kiedy Artur się narodził na nowo i zaczęliśmy jeździć po Polsce, to wiecie, jakim ludziom usługiwał? Między innymi sędziom, politykom. Czemu? Bo nigdy nie uznał za małe to, co dał mu Bóg. Uwolnił wiarę w ziarno i w potencjał. Uwolnił wiarę w ziarno i w potencjał. Uwolnij wiarę w ziarno i w potencjał. To, jak wierzysz Bogu, pokazuje praktyka twojego życia. Nie ma nic innego. To, jak wierzysz Bogu, obietnicy, pokazuje praktyka twojego życia. Przyzwyczailiśmy się w wielu miejscach do tego, aby zwalać rzeczy na pewnego rodzaju w ogóle słabość, tak? Niemoc i tak dalej. Ale to nie są wymówki, nie? To nie są wymówki w ruchu apostolskim. Więc na podstawie tego wersetu, jeśli wydaje ci się, że jesteś słaby, to powiedz halleluja. Słaby powie, czuje moc. Biedny wyzna, wszystko ma. Rozumiecie? My musimy, jak gdyby weryfikując pewne rzeczy, musimy zacząć sobie tworzyć zupełnie inne środowisko. Nie środowisko niemocy. Cały czas. Środowisko niemocy. Jeszcze raz mówię. Raz na jakiś czas każdy się może przewrócić.
Ale kiedy przewracamy się cały czas, to znaczy, że jest problem. To albo chodzisz w za dużych butach, albo łazisz po drodze, która jest, nie wiem, albo dziury ma, albo jest wyboista. Raz na jakiś czas wszystko każdemu się może przytrafić. A więc kiedy odczuwasz, że masz mało, to Bóg dzisiaj do ciebie mówi, że to jest wystarczająco. Nie bój się, że w porównaniu z tym, co chciałbyś osiągnąć i to, co chciałbyś zdobyć, wygląda mizernie. Że ty w tym, jak gdyby, oglądasz się i wyglądasz mizernie. Rozumiecie? Posłuchajcie, wszyscy robimy wszystko na wyrost. Robimy wszystko na wyrost. Kiedyś z Arturem oglądaliśmy taki film, gdzie był pewien mecenas, który tam miał bronić jakiegoś tam rzezimieszka i tak dalej i nie mógł w pewne miejsce pójść i poszedł jego uczeń, który nie miał jeszcze tam pewności, wiedzy też pewnej jeszcze nie miał, nie? Ale tak mi się śmiać chciało, ponieważ on do niego mówi, bo ten tak idzie na tą rozprawę, jakiś taki trochę zgarbiony, taki neseser w ogóle trzyma, wiecie, w ręku, a on do niego mówi, wyprostuj się, on się tak przewalił, wyprostował się, mówi, nawet jeśli nie wiesz, jak wejdziesz w ogóle pewnie, to będziesz wyglądał na tego, co wie. Wiecie, w ogóle, nawet jeśli nie wiesz, to jak wejdziesz w ogóle takim krokiem, będą myśleli, że wiesz w ogóle, wiesz o co chodzi. Musisz być pewien, dziękuję, musisz być pewien tego, co masz. Musisz uwolnić wiarę w ogóle w te mało, co masz, bo to mało właśnie jest wystarczająco. Możemy powiedzieć, że to, co zaczynamy, do czego Bóg nas powołuje, możemy się czuć nieadekwatni i możemy wyglądać mizernie. Rozumiecie? Ale kiedy będziemy emanować pewnością, kiedy w ogóle to rzeczy się będą w ogóle rozwijały. Więc jeśli dzisiaj w ogóle usłysz to, że wystarczysz, że właśnie Bóg wybrał ciebie, nie mnie. Do pewnych rzeczy właśnie ciebie wybrał. Ciebie. Nie mnie. Masz wystarczająco. Powiedz, mam wystarczająco. Wystarczę. Odepchnę od siebie to, że mam za mało, że idzie za wolno i że za słabo. I przeciwko temu trzeba występować jak lew. Jak lew. Nie poddawać się w ogóle tym rzeczom. Nie poddawać się im. Wzajemnie się też zasilać. Ty. Wiecie, ja przez rok czasu ewangelizowałam Płock. Nawróciło się kilkanaście osób, niełatwych, ale coś wam chcę powiedzieć. Zmęczona wracam stamtąd, ale usatysfakcjonowana. Zmęczona, ale usatysfakcjonowana. I wiecie, co będę robiła od września? Niektórych z was będę ogarniała do roboty do Płocka. Halleluja! Halleluja! Będę was ogarniała do pracy do Płocka. Dlaczego? Bo nie mam serca, wiecie, zostawiać was w ławkach. Amen? Amen. Jeśli mamy mało, to mamy wystarczająco. To jest wystarczająco. Amen.